ten widok kurde, nigdy się nie robi. Nigdy. Że amator się wziął za układanie ogniska i proszę, co się stało. Ale takiego blota puścić stary karawaningowy, żeby wody na wyjazd, to by mnie zatankowało. Andrzej, coś ci w wibracje wpada. No i co? Zostałem sam. Siema, z rana jak śmietana. Ekipa już tam stała, poskładała się. Znaczy porozkładała, bo składa to się rano. Fuh, wieczorem. Wybaczcie, mi dopiero wstałem i jeszcze nie kontaktuję. Jeszcze mi się zwoje nie połączyły dobrze. Idę zobaczyć, jak tu wygląda z rana. Noc była bardzo, tak powiem, zimna. Jeden stopień był tylko. W aucie 18 stopni, spałem jak dziecko. Naprawdę spałem jak dziecko. Idealna temperatura do spania. Nawet jej nie zwiększałem. Proszę bardzo. Drawa. Ten widok, kurde, nigdy się nie nudzi. Nigdy. Kuźwa. Nie będę miał zielone plecy po tym przejściu. Ale to nic. Patrzcie, jak fajnie można tutaj rowerem albo przejść się po prostu spacerem z góry oglądać Drawę. W lato tu jest po prostu obłęd, mówię wam. Obłęd. Ta skarpa, widok z góry robi naprawdę robotę. Wczoraj jak się z wami pożegnałem, to jeszcze sobie film obejrzałem. Karmazynowy przypływ. Stary, dobry film. I trzepłem dwa piwa. Jak widzieliście, dwa bojanki. Lekkie. Dzisiaj ekipa się rozjeżdża, ale ja nie. Ja zostaję. Jest ładna pogoda, więc skoczę sobie na rower. Pojeżdżę sobie po okolicy, bo zawsze staram się, jak tutaj jestem, pośmigać po okolicy rowerkiem, bo naprawdę to jest coś, co bardzo mocno doładowuje moje akumulatory. Próbuję was zarazić tym pięknym widokiem, choć wiem, że kamera nie odda tego klimatu. Niestety. Kamera wypłaszcza tą perspektywę. Patrzcie, jak wylało to wszystko. Tutaj, gdzie te drzewa rosną, to wszystko jest ląd, że tak powiem. Poziom Drawy jest bardzo wysoki i to wszystko się pozalewało. Byłem na rowerze na innych sąsiednich polach. Właściwie na jednym. Mówię, że byłem, bo jeszcze dzisiaj chcę tam jechać, więc ja już biegłem w przyszłość. Byłem na polu biwakowym Balbinka, chciałem powiedzieć. Bogdanka. I Bogdanka jest do połowy zalana. Tak wylała Drawa. Fajny efekt. Naprawdę fajnie to wygląda, jak rzeka wylała. Taka powódź się jakby. Dobra, wracam do ekipy, bo tam widzę, że krzątają. Zawsze jak tu przyjeżdżam na te pole, to tam, gdzie teraz my siedzimy, zawsze tam siedzę. Nie wiem, tak jakoś fajnie jest. Mamy straż, jest dobrze. Kiełbacha będzie? Do śniadania. I śledzik. Ja tak wczoraj do busa poszedłem, jeszcze włączyłem sobie film. Dwa piwa trzepłem jeszcze. O szczęściarzu. Będzie zupka? Pan ciepła. Ja bym coś chciał. Do busa skorzystać, ja mam takie te ręczniki zielone, nie? Jeszcze na desce rozłożysz i klapniesz i... Ja tu na dzika lecę, zawsze tam. Ja człowiek buszu jestem. Raz tylko z Maćkiem byliśmy w Koszalinie. No to tam poszedłem, bo to, do tej tojka zajrzałem, a tam wiesz, czyściutko pachnie, kurczę. No mówię, dobra. Już trudno, idę. Że amator się wziął za układanie ogniska i proszę, co się stało. Bo ten specjalista, a ten co był, to już pojechał. A czekajcie, a ten kociołek się podgrzewa, czy tam? Podgrzewa się, aha. Tam jeszcze trochę jest. Aha. Jak ktoś ma ochotę, to na śniadanie dojeść sobie, tam wymizgać. A jak nie, bo a, żeby się nie wywrócił Marcinie, kociołek, bo to poleci zaraz. Garnczek sobie przelejcie. Kociołek poleci. I ten, i trochę tam zaś, wiesz, z pieczywem wymoczycie, tam trochę tego mięska jest. Więcej tłuszczu jest niż tego mięska, ale... Makaron z zupek chińskich powrzucamy. No, mieszasz. Czemu nie? No wyszłoby no, tego. No. Pewnie. Kurde, ja garnka nie mam, kurczę. Nie, miesiąc temu wyjąłem go z samochodu, żeby umyć na chacie. I tak zawsze jest, to zaniosę na chatę, to później zapominam brać. To zmywarkę trzeba do busa. Są takie malutkie. A pralki są jakie fajne, malutkie. A to pralkę... Kiki testował któregoś razu, widziałem. Ale tą pralkę ja mam na działce, tą malutką taką. Ona jak frania z tą wirówką na dole, no, jest. A to na 12 jest też? Nie, na 220, no, no, ale przetwornicę. No. Tam jest ten silniczek, to ile on ma? 70 watów. To się podgrzało chyba fajnie, bo to cały czas tutaj stoi. A co?
To jest czysta esencja smaku. No i do tego, tak jak mówisz, tego makaronu. Albo jeszcze właśnie te ziemniaczki, te nie, ziemniaki. Nawet tu podgotować i wrzucić do tego później, nie? Kurde, jakby nikt tego nie chciał, to może skito, może bym sobie kupił ziemniaki, ugotował i to wpierdolę, gdzie ja ugotuję. Na patelni też można, nie? No z pokrywką. Można, pewnie. A masz pokrywkę? Mam. To akurat wziąłem. O, dobra, to już postaw. Pyszne, to jest najlepsze, co może być. Do tego nie. Akumulator zwykły. No, no. Byś go chciał naładować, czy koniecznie trzeba odpinać klemę? Nie, nie, nie. Nie, ja nigdy nie odpinam, zawsze podłączam prostownik. Kurwa, ja zawsze odpinałem. Nie, pokazuje tak mi 15 V i normalnie ładuje. Bo się tak zastanawiałem teraz z solarem. Czy właśnie, jeżeli ten akumulator hotelowy jest ładowany solarem, czy jednocześnie możesz też mieć podłączoną lodówkę pod niego i odbiór prądu? Tak, bo przecież masz na tym, masz, tylko ładujesz wysokim prądem, a wszystkie urządzenia odbierają na tyle, ile potrzebują, tyle, ile potrzebują tam, nie? Te Green Cell to jest, kurczę, powiem ci, kurczę, miałem chyba ze 3 powerbanki, a po roku czasu, kurczę, pojemność spada chyba o połowę, ty. No my tak samo akumulatory mieliśmy, to na gwarancję nam sobie oddajemy, nie? Takie małe, do roweru tego elektrycznego, nie? Nie mylić z kokainą. Kokaina. Ładnie. Dobra, ale weź to łyknij. No tabletki duże. Ale co? Młodego, na sraczkę. Na sraczkę? Ale takiego gluta puścić, stary karawaningowy, żeby wody na wyjazd sobie nie zatankował w domu, nie? To do ukarania. Leci trochę. Wczoraj ojciec, ja sobie umyjemy zęby, nie umyjemy ręce, wszystko ogarniemy się. Leci woda i nagle bach, koniec wody, tak leci. Tak jak podstawisz kubek, do jutra naleci. No siurka, że już pupka już tam. O, trzeba poczuć samochodem, to zachwycił. Dobra. No ale dziękuję wam za wspaniałą imprezę. Zaraz jest następna. Wspaniały prezent. Połowa marca, tak? Który to był dokładnie, mówiłem. 15-17 marca, no. A ta zasłonka to jest zasłonka a la leniuch, nie? Bo ja mam te oryginalne, co są w multivanie, co są tu zakładane. Nie? Ale jak chce się założyć, to się godzinę zakłada. No, ale założyć te napy, wieczorem ucelować po ciemku, żeby i ona taka... Jak człowiek jest znieczulony. W środku jest łączona i idzie, tu jest prawa strona i lewa strona jest. To tak, nie? Jak ja mam zrobione te. Fajne to jest. No i takie, takie zasłonki tam włożę, nie? Kurde, dwa razy gdzieś. No fajnie, bo więcej miejsca jest, nie? Ale tak na dwie osoby, tylko taka na... Kotarka. Kotarkę i starczy. Jak troszkę szparki jest, to nie ma problemu. Namuczyła babka, tak. No, to nie ma problemu, bo te na te napy zaś tam nabijać po cienku. Kurde, okulary. Jeszcze jest lewa i prawa, nie? Jest lewa i prawa. A lewa nie pasuje na prawą. Nie pasuje. Nie pasuje. Ale najlepsza to człowiek jest. Zamocuje, a później zobaczy, że odwrotnie zamocował. Cena tego zestawu, nie? Jak chcesz oryginalne do Multivana kupić, nie? Tam na wszystko. To nie jest tanie. To są takie potężne pieniądze, że się w głowie nie mieści, nie? A tu można powiedzieć, że to jest taka szmatkawa, nie? No, a to jeden materiał, nie? Oryginalna do Westfalii. I teraz. Ta była na tą stronę chyba, na tą. Na tą stronę od kierowcy chyba tak to idzie i tak to idzie, tam jakoś na okna dziwnie, nie wiem, wersja lady. Ogólnie plan był taki, że mieliśmy to wyciąć, ja myślę, przykleimy tak. Bo tutaj jeszcze tak ludzika męskiego, jak nie wiem, WC czy co? Nie, jak dojadą i widzą, że 80 na godzinę i się zbliżą blisko, o chyba kobieta jakaś prowadzi, bo jest... Do widzenia. Do widzenia. No, do widzenia. Ale Martu, jedziesz do tego koło brzegu? Nie wiem. Nie wiem. Zobaczę, jak z dyżurem będę miał, wiesz. No, to jest... ja też mogę mieć dyżur. 15, 16, właśnie. Zobaczymy. No najwyżej coś pokombinuję, żeby mieć wolne, nie? Bo to w sobotę to w ogóle jest ten... Nie w piątek, tylko w sobotę jest, nie? My jedziemy tam w piątek, no ewentualnie byś dojechał w sobotę. Nie wiem, o której godzinie dokładnie to się zaczyna. No dobra, dobra. Ta inscenizacja sama mówię, nie? No, bo to nie jest, nie? Cześć, ja uciekam. Uciekasz, Jarek. Miło było. Dziękuję bardzo. Trzymaj się. Do zobaczenia za miesiąc. Trzymaj się szerokości, ostrożności. Tak. Spajderka na wyjazd zabierz. Koniecznie. Cześć. No, cześć. A
fajne, Ducato takie proste jest, nie? Całe proste, nie? Miejsca jest więcej. Tak jest plan. Andrzej, coś ci w wibracje wpada. No. Kiki. Kiki pewnie. Taki jest plan na lek, nie? No. Zdrowia, szczęścia i słodyczy, tego ci Angelo życzę. Dziękuję za prezes. Miło było, dzięki za zaproszenie. Widzimy się za miesiąc. Zawsze. No późno, my też tam przyjechali. Co, Junta, co? Skarbiniu. Junta przyjedzie, Dawido. Do następnego. Maciejka, Kasię pozdrów też. Dobra. Na ten. Fajnie, lecimy, bo niedzielny obiad. Idziemy do ognia się zagrzać trochę. Działam dalej. To cześć. Nie szkodzi, to są buty specjalne, takie specjalistyczne. Cześć Juma. No, butelka. Butelka ważniejsza. Jest butelka, to już nic się nie liczy. No. Cześć Robert, najlepszego. Było, dzięki. Dopiero będą. Tak. Było cześć, świetnie, cześć. Naprawdę. No i rozjeżdża się ekipa. I następna ekipa odjeżdża. Nara! I poszli po betonie. Poszły konie po betonie. No i co? I zostałem sam. Zostałem sam na Włościach i chyba tu jeszcze zostanę. Ale słuchajcie, jaka akcja, już nie myślałem nawet o włączaniu kamery, kurde, kluczyki mi gdzieś zaginęły w aucie. I była akcja tutaj szukania, kurde. No to wiecie, jak to jest. Czasem się położy kluczyki, robiąc przy okazji coś innego i nie wiesz, gdzie odłożyłeś te kluczyki. No i tak właśnie było. Na szczęście Robert mi znalazł pod przednim fotelem, gdzieś tam zostawiłem. Prawdopodobnie coś odkładałem, no i stało się tak, jak się stało, ale całe szczęście kluczyki się znalazły. Odpaliłbym samochód bez kluczyków, no ale później jest problem, żeby... No wiecie, jest problem generalnie, bo trzeba stacyjkę wymienić i ta pierdoła, jakieś tam wszystkie kluczyki, później wszystkie te zamki w drzwiach, masakra. No i zobaczcie, no zostałem sam jak palec. Kurde, mięsko się fajnie zrobiło, już prawie, kurde, luks. Kurde, co jest z tym nożem? Kurde, nie mogę noża otworzyć, patrzcie, słuchajcie. Taką baterię mam do testu. No cóż mogę powiedzieć, jeżeli ktoś miał ofertę pracy dla Marcela.